Witajcie. Mam dla Was drugi odcinek odnośnie agresji. Tematu, który wprowadzamy na seminarium Agresja niebezpieczne tabu. I dzisiaj chcę Wam powiedzieć o tym, skąd bierze się agresja u dzieci. Jesper Juhl, który jest twórcą programu do seminariów inspirujących dla rodziców i nauczycieli. Seminariów, które mają rodziców i nauczycieli wspierać w ich relacji z dziećmi, ale też dbaniu o siebie i umacnianiu więzi między nimi a dziećmi. Mówi o tym, że dzieci nie są same z siebie agresywne, że za ich agresją stoi zawsze działanie dorosłego. To niekoniecznie musi być rodzic lub nauczyciel. Natomiast jest to takie działanie, które narusza integralność dziecka i dziecko wchodzi w konflikt między tym, czego oczekuje od niego dorosły, a tym, czego samo pragnie. I Juhl mówi tutaj o takich trzech czynnikach, które mogą naruszać integralność dziecka. Może to być taka najcięższa postać, czyli przemoc fizyczna, przemoc seksualna, zaniedbania. Drugim takim dużym działem jest dział, gdzie my mówimy, co dla dziecka jest dobre, co jest konieczne z punktu widzenia społecznego, norm, w których funkcjonujemy. I trzecim takim dużym działem to jest, Juhl to nazywa indoktrynacją polityczną albo religijną, czyli tymi działaniami, które nakazują, gdzie normy religijne lub polityczne nakazują nam określony sposób działania. Co się wówczas dzieje z dziećmi? Wchodzą w taki ogromny konflikt wewnętrzny i taki konflikt wewnętrzny jest często źródłem potężnego stresu i potężnego napięcia, które się w nas i w dzieciach wytwarza. Jest ono związane z takim byciem pomiędzy chęcią zadbania o własną integralność, czyli o to, co ja myślę, czego ja potrzebuję, co jest dla mnie ważne, co jest związane ze mną, spójne, tożsame, a chęcią współdziałania z dorosłymi, czyli naśladowania ich, bycia z nimi w dobrej relacji, podążania za nimi. Jeżeli dziecko jest zbyt długo w takim konflikcie wewnętrznym, to napięcie powoduje, że ono zaczyna wykazywać zachowania agresywne. I takie działania agresywne są właściwie, no mogą iść w dwóch różnych kierunkach. Jednym takim kierunkiem jest kierunek na zewnątrz, czyli kierunek związany z tym, żeby wyładować tą złość poprzez krzyk, poprzez szturchnięcia, poprzez taki nieakceptowalny przez nas język i w ogóle w kierunku takich bardzo nieakceptowanych zachowań. To jest jeden, to jest taka agresja wyrzucona na zewnątrz. Natomiast i to jest ta agresja, o której wszyscy mówią, że właściwie ona jest taka trudna dla nas, żeby sobie z nią poradzić, jak ją zatrzymać, co zrobić. A drugim kawałkiem agresji to jest ta agresja związana z autodestrukcją, z autoagresją. I jest gro takich dzieci, które nie pokażą agresji na zewnątrz, nie uderzą kogoś, za to bardzo uderzają w siebie. Ja myślę, że my dorośli też taką autoagresję znamy. Coraz powszechniejsze są sytuacje, w których mówimy o chorobach autoimmunologicznych, w których mówimy o takich agresywnych zachowaniach. I myślę sobie, że wielu z rodziców i nauczycieli jest w stanie przywołać takie sytuacje, kiedy dziecko, kiedy coś mu się nie udaje, zamiast uderzyć mamę, mówi jestem debilem, albo zaczyna uderzać głową o ścianę. To jest właśnie taki kawałek autoagresywnego zachowania. Jeżeli takie zachowania będą trwały długo, to nawet może nastąpić autoagresja z poziomu objawów psychosomatycznych. Co możemy z tym zrobić? Bo tak się wydaje, że to jest
No, nie bez przyczyny Jul nazywa temat tego seminarium Agresja, niebezpieczne tabu, bo jest to temat dla nas tak trudny, że często nie wiemy nawet, jak o nim rozmawiać. Często chcemy go gdzieś schować, chcemy, żeby się rozwiązał sam, najlepiej szybko, krótko, żebyśmy nie mogli odczuwać tych przykrych, takich niewygodnych dla nas skutków. Co zrobić, kiedy dziecko jest agresywne? Przede wszystkim chciałabym, żebyście wiedzieli, że za agresywnym zachowaniem dziecka w większości przypadków stoi jego nieumiejętność poradzenia sobie z sytuacją, w której się znajduje. Albo jest to sytuacja z rodzicami, albo z nauczycielami, albo z rówieśnikami, albo z rodzeństwem, albo z czymś, co go dotyczy, a z czym nie jest w stanie sobie poradzić, czego nie jest w stanie nazwać, co budzi w nim ogromne napięcie, coś, co może być nieakceptowalne przez rodzinę albo społecznie. Na przykład dziecko, kiedy moje dziecko uderzy inne dziecko, to ja uważam to za akt agresywny. Nie chcę, żeby moje dziecko było agresywne, w związku z tym mówię, nie podoba mi się to twoje zachowanie, jak ty się zachowujesz, nie chcę, żebyś tak robił. I to tylko nakręca spiralę, dlatego że spiralę takiej przemocy i agresji, dlatego że moje dziecko otrzymuje sygnał, coś ze mną nie tak. Chciałem się bronić, nie wiem, jak to zrobić, tak? Ono oczywiście nie zawsze jest tego świadome, natomiast trochę to jest tak, że czasami dziecko nie wie, co zrobić i korzysta z agresji, bo gdzieś takie podobne zachowanie widziało i samo się na przykład wobec tego zachowania wycofało, więc teraz trochę oczekuje tego samego. A co ono nam tym zachowaniem mówi? Ono nam chce powiedzieć, że ono najczęściej nie radzi sobie ze swoją rzeczywistością. I gdybym ja się zatrzymała i powiedziała, kurczę, uderzyłeś go, nie rozumiem, co się stało, to jest to sygnał dla dziecka, że ono może się spotkać i zostać przeze mnie poprowadzonym przez tą sytuację dla niego trudną, niewygodną, no bardzo taką stresującą. Chcę wam jeszcze powiedzieć o takim, czyli co można zrobić. Znaczy na pewno można zauważyć, dziecko w tym, co się z nim dzieje i pomóc mu to obejrzeć, starając się akceptować dziecko, jednocześnie nie zgadzając się na takie zachowanie i próbując zobaczyć, co możemy zrobić innego w to miejsce. Jeżeli dziecko doświadcza takich przemocowych zachowań w rodzinie, no to nauczycielowi często przychodzi zmagać się z odreagowaniem tego. Jeżeli dziecko doświadcza poza domem, to czasami w domu te zachowania będą się pojawiały. Co jeszcze chciałabym wam powiedzieć? Chciałabym wam powiedzieć o takim przykładzie, o którym pisze Jesper Juhl, a mianowicie pisał o chłopcu i o szkole i o nauczycielach, którzy zwrócili się do niego z pomocą. Z prośbą o pomoc właściwie. Mianowicie napisali do niego, że jest chłopiec, który do tej pory świetnie się uczył, młody nastolatek, a od pewnego czasu coś się wydarzyło w domu niedobrego, choroba, rozpady, bardzo trudne sytuacje. I ten chłopiec nagle zaczął wykazywać agresywne zachowania. Oni z nim rozmawiali, próbowali wprowadzać jakiś system zmniejszający te jego zachowania, aż w końcu skończyło się tym, że chłopiec w pewnej sytuacji pobiegł do toalety, wyrwał muszlę i wrzucił ją przez okno. I dla nauczycieli był to taki sygnał, kurczę, osiągnęliśmy jakieś dno. Co możemy zrobić? A Jul na to mówi, okej, pierwsze co, to powinniście pójść i go przeprosić. Jak to pójść i go przeprosić? Macie, tak, powinniście pójść i go przeprosić, bo wiedzieliście, że w jego rodzinie coś się dzieje nie tak. Widzieliście, że sobie z tym nie radzi. Jedyne, co potrafiliście zrobić, to próbować zmusić go do zaakceptowania tego i do współdziałania z wami. Nie wiem, co mam tutaj wam w tym momencie powiedzieć, bo myślę, że to jest taki moment na chwilę refleksji. Na to, że my czasami wiemy, że coś dzieje się nie tak w życiu dziecka, ale zamiast spotkać się z tym dzieckiem w tym temacie, próbujemy to trochę obejść naokoło i powiedzieć, kurczę, nic się nie stało. A to, czego dziecko od nas najbardziej potrzebuje, żeby nie uderzać się w agresję lub autoagresję, do takiego
akceptującego przez nas bycia z nim, powiedzenia, kurde, wiem, jak jest ci ciężko. Nie wiem nawet, co z tym zrobić, albo wiesz, mogę z tobą w tym pobyć, albo tak trudno nawet mi jest z tym być. Nie wyobrażam sobie, jak to jest dla ciebie trudne. I to są te takie cudowne 4 minuty, które mogą zacząć nową jakość relacji między nami a tymi dziećmi. I to, co ja teraz chcę wam przekazać, a co jest taką wiadomością od samego Jespera Jula, to jeżeli widzicie dziecko w agresywnym zachowaniu, to przyjrzyjcie się temu, co za tym agresywnym zachowaniem jest. Więcej, mam nadzieję, że powiem wam i spotkam się z wami w większej ilości treści na seminariach inspirujących agresja, niebezpieczne tabu. Więcej informacji znajdziecie pod tym filmem, dołączonym poście lub linku. Na tą chwilę was pozdrawiam, żegnam się z wami. Jeśli macie pytania, to pytajcie. Dziękuję. Kornelia Stawicka, Zielen Triwicz.